15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Uroczystości odbyły się tradycyjnie na cmentarzu wojennym przy ulicy Strzelniczej. Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęła msza święta, w której uczestniczyli proboszczowie łukowskich parafii. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Gromadzimy się tutaj, w tym ważnym miejscu dla Łukowian, prosząc w sposób szczególny Maryję o Boże błogosławieństwo. Ten dzień to również dzień wielkich bohaterów Polski. Kiedy modlimy się o przyszłość naszej Ojczyzny, nie zapominamy o jej przeszłości, o pięknej historii. W czasie tej mszy świętej modlimy się w intencji Ojczyzny. Dziękujemy też za piękne świadectwo bohaterów, którzy uczyli nas, jak kochać Boga i troszczyć się o Ojczyznę. Homilię wygłosił proboszcz łukowskiej kolegiaty ksiądz Jerzy Cąkała. W Paryżu, w kościele Matki Bożej Zwycięskiej, naprzeciw cudownego obrazu wisi wotum Polaków emigrantów. Na marmurowej tablicy widnieje złote serce przebite 7 mieczami. A w sercu jest zawarte to, co dla Polaków jest najdroższe. Grudka polskiej ojczystej ziemi, okruszyna chleba, szczypta soli z wieliczki, kilka monet i krzyż waleczny. A wokół napisany napis: Bogu Rodzice Dziewicy, wotum Polaków, w jej sercu zawsze nadzieję mający. I to piękne wotum symbolizuje, jak dla Polaków ważne są te dwie matki: Matka Najświętsza i Matka Ojczyzna. Dzisiaj wspominamy cud nad Wisłą. Wspominamy, jaka była to straszna walka o wolność i przetrwanie. Przecież w Warszawie i Polsce nie dawano żadnych szans. A jednak Maryja, przez niej przyszło zwycięstwo. Cud nad Wisłą. I pod Ossowem, Razyminem trwała bitwa. Ale trzeba zauważyć, że w Warszawie, w każdej świątyni, cała Warszawa się modliła. Była to wielka solidarność ludzi walczących i ludzi modlących się. I Pan Bóg dał ten znak, gdzie jest zwycięstwo, skąd ono przychodzi. I ta historia uczy nas, młode pokolenie, że jeżeli coś chcesz zmienić, coś dobre, coś trwałe, rozpoczynaj od modlitwy, która ma większą siłę niż wszystkie armie świata. W tym roku za organizację uroczystości odpowiadały władze gminy Łuków. Witam Państwa w imieniu władz samorządowych gminy Łuków,
miasta Łuków i powiatu łukowskiego. Rok 1920. Bitwa warszawska, cud nad Wisłą. Młode państwo polskie, które przed kilkunastoma miesiącami odzyskało niepodległość, staje przed kolejnym wielkim wyzwaniem. Bolszewicka nawałnica, która chce rozwinąć rewolucję komunistyczną na kraje Europy Zachodniej, staje u granic młodziutkiej Rzeczpospolitej. Spójrzmy, jak wspaniałą rzeczą jest, że naród polski, że wojsko polskie potrafi po tak krótkim czasie budowania państwa zjednoczyć się i stawić opór bolszewickiej lawie. Wspaniałe wydarzenia historyczne, które dziś wspominał ksiądz dziekan w homilii, bitwa pod Ossowem, bitwa pod Radzyminem, pokazują, jak naród polski potrafi zjednoczyć się w trudnych chwilach. To zjednoczenie wojska, to zjednoczenie cywilnej ludności, bo przecież oni brali udział bardzo gremialnie, mieszkańcy miast i wsi, w tej bitwie warszawskiej, pokazuje nam, jak wszyscy możemy jednoczyć się wokół ważnych celów, celów patriotycznych, wokół tego, by nasza wspaniała ojczyzna Rzeczpospolita mogła trwać. W uroczystościach brali też udział samorządowcy oraz parlamentarzyści. I dzisiaj, kiedy cieszymy się z tego wielkiego zwycięstwa, pamiętajmy o tym, żeby strzec Polski przed takimi zagrożeniami, które mogłyby zburzyć naszą suwerenność. Suwerenność, wolność, niepodległość, czyli to, co jest dla nas najcenniejsze. Cieszmy się ze zwycięstw i pilnujmy naszej Polski, dlatego że mamy całe pokolenie, które urodziło się i umarło, nie dotykając, nie widząc wolnej Polski, czyli pokolenie z okresu zaborów. Ale mamy też pokolenia, które cały czas walczyły o tą Polskę. A my dzisiaj mamy wolną Polskę, mamy suwerenną Polskę. Dlatego pilnujmy, żeby jakieś prądy filozoficzne czy ideologie jej nie zagroziły. Radosnych świąt dzisiejszych, 15 sierpnia, radosnego przebywania z rodzinami, ze znajomymi. Dziękuję bardzo. To przede wszystkim ważna rocznica w historii naszego narodu, bo nie tylko rocznica Bitwy Warszawskiej, ale również święto Wojska Polskiego, formacji, do której nasi obywatele mieli i mają zawsze bardzo duże zaufanie. No i trzeci powód to przede wszystkim ten historyczny, aby oddać pamięć i należną cześć tym, którzy polegli w obronie ojczyzny, tym, którzy oddali swoje życie za to chociażby, żeby byśmy dzisiaj mogli świętować w takiej pokojowej, piknikowej atmosferze. Piękny zwyczaj, kolejna piękna uroczystość, dużym udziałem mieszkańców, poprzedzona mszą świętą, uroczystością składania wieńców w pięknie odnowionym, pięknie utrzymanym miejscu w Łukowie. I to jest ta wartość podstawowa. A uroczystość ma miejsce w przededniu okrągłej rocznicy wybuchu II wojny światowej, w okresie, kiedy ważą się losy bardzo ważne, jeżeli chodzi o przyszłość narodu. Nie będę mówił tutaj o tych wydarzeniach, które będziemy mieli na jesieni. I to wszystko jest ważne. W duchu patriotycznym, w miejscu, jak mówiłem, bardzo pięknym i w czasie, może trudnym dla niektórych, ale okazuje się, że dla ludzi, którzy tutaj przyszli, nie jest konkurencją ani duże, piękne biuro turystyczne, ani galerie handlowe. I przyszli, wybrali właśnie tą uroczystość i pięknie tutaj spędzili, mam nadzieję, spędzają nadal czas. Jak co roku oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Łukowskiego Towarzystwa Muzycznego imienia Antoniego Pruchniewicza. Zgodnie z tradycją pojawili się też jeźdźcy Stowarzyszenia Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji imienia pierwszego Pułku Strzelców Konnych. Jesteśmy z różnych miast południowego Podlasia, Międzyrzec Podlaski, Łosice, Konstantynów, no oczywiście Łuków, okolice, ziemia łukowska. Znajdujemy się w miejscu kawaleryjskim, w miejscu, gdzie przed wojną był ośrodek zapasowy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Msza odbywa się na ruinach, na fundamentach dawnego kościoła garnizonowego. Te miejsce kiedyś tętniło brzękiem szabel, graniem trąbek, rżeniem koni i takim zgiełkiem
rynsztunku wojskowego, dlatego jak najbardziej jest uprawniona nasza obecność końska, jeździecka, kawaleryjska w tym miejscu i w tym święcie. Podczas obchodów wręczono odznaczenia przyznane na wniosek Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych. Jedno z nich otrzymał Tadeusz Malesa, prezes Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przyznano je w zamian za dbanie o obelisk ustawiony obok budynku spółdzielni. Odznaczenie odebrał też komendant poligonu Jagodne, starszy chorąży sztabowy Jacek Suchodolski. Kolejnym punktem uroczystości było składanie kwiatów przed tablicą poświęconą żołnierzom poległym w wojnie polsko-bolszewickiej.